Magus, ja jestem Nairo007, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. No i słuchajcie, no nie wiem, w sumie tak naprawdę jesteśmy na terenie tego obozu. Co będziemy tu robili, no to jeszcze aktualnie nie wiem. No ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesteś nowy na tym kanale i jeszcze nie subskrybujesz kanału, bo z innych powodów jeszcze tego czerwonego przycisku nie zostawiłeś, to serdecznie zapraszam do zostawienia jednak tego czerwonego przycisku. No i oczywiście byłbym również mega wdzięczny za łapkę w górę dla zasięgu. No a tymczasem lecimy już dalej z materiałem. I teraz tak, tutaj jest nasz obóz. W naszym aktualnym obozie nie mam żadnych dostępnych umiejętności, które moglibyśmy sobie wytentegować, że tak to ujmę. Nie wiem, czemu nie możemy podnieść pochodni, to jest dziwna sprawa, ale już dobra, jak nie możemy podnieść no, pochodni to trudno. Jakaś książka tu mamy. Ever since I told Lara the story of Himiko years ago, she's been hunting for its location. Never really gave it much thought that any of this could actually be real history. My grandmother used to tell me the story like it was a memory. Many thousands of years ago, Queen Himiko ruled the land of Yamatai. The sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But one day, Yamatai simply disappeared without a trace, forgotten in time. No dobrze, 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 spoko. Wydaje mi się, że każdy czytać umie, więc tego tłumaczyć nie muszę. No i słuchajcie, mogę w ogóle pod pochodnię sobie wziąć moją, którą zgasiłem? Chyba już nie posiadam niestety. No dobra, lecimy sobie tam, skąd przyszli nasi przyjaciele. Znaczy skąd przyszli? Skąd przyszli i tam, gdzie wrócili. O, strzały się przydadzą. No, podnieś. Poczekajcie, bo mogę tylko podnieść. Aha, jest max! To w ogóle sobie to możemy zjeść. Mam max strzał, czyli ile jest max? 20 strzał to jest max. Nie mogę sobie drugiego kołczanu zrobić? Unik. Au! Dobra! No, uciekaj, lala, uciekaj, uciekaj! Chyba jeden, nie, jeden jeszcze tam jakoś tam się... Biegniesz do mnie? Czy się boisz? Przewrócik też się przyda. Bo uciekły. Możemy uzupełnić nasze strzały. Dodatkowo wiemy, że tutaj mamy jeszcze dodatkową. No, dodatkowe strzały. No, bez jajecznicy, co chciałem powiedzieć. Czacie, może uciekniemy, co? Ła! Nie jest mnie, ty głupi wilku. Jestem ranny, bo wilk mnie zaczął gonić. A teraz mnie już nie atakuje? XD? Dobra, ciekawe. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors? Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Oh, shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Be something around here we can use.
Incredible. Weź się strzał, na pewno przydadzą się. Mamy kolejny obóz. Nie wiem, tak, to jest obóz. Sarenka. Nie można tego otworzyć. Za słaby czekan. Mhm. Tu mam jeszcze jakieś kolejne. Strzały już mam za dużo. Na wilki trzeba uważać, ponieważ są one dość niebezpieczne. Aha. Uciekaj! Uciekaj nad tym wilkiem! Nie wiem, strzelać niestety. Tam mamy dużo, dużo, dużo wilków. Dlatego tam ciężko będzie się dostać. Natomiast... No tu też są wilki. Nie będzie, po prostu trzeba tam przebiec, wiecie. A ła. Jednak jak przeskoczy, to już jest problem. Chyba, że... No właśnie! Ja wiem! Pochodnie trzeba podpalić. One się chyba będą bały ognia. Jak nie, to ja naprawdę nie wiem co. To musi być to. To musi być patent na wilki. Na pewno mi to się przyda potem. W przyszłości. Na max. No i lecimy z pochodnią. W sumie tak na... Sprawdźmy, czy to... Nie, to nie zadziała. One mają gdzieś to, czy mam pochodnie, czy nie. Trzeba je chyba wybić, wiecie? Zdobędźmy troszeczkę pożywienia na przyszłość. Nie, no tak się nie da z nimi walczyć. Tu jest za dużo po prostu. Trzeba przez nie przebiec po prostu, chyba mi się wydaje. No, ja przecież robię uniki, mech. Boże, ile tu jest? Czekajcie, bo to jest naprawdę porąbane. That's what I need, powiedziała, więc to teraz... Wiecie co, chyba jednak nie w tą stronę. Przydałoby się zawrócić. No, zjadł mnie! Dobra, spylać stąd teraz. Chyba wszystko. Oby, bo naprawdę to nie było przyjemne. Wypełnijmy sobie nasz magazynek strzał i lecimy
I lecimy to otworzyć teraz. Czekaj ze sobą, aż przecież on powiedział, że to jest to czego. No dobra, nevermind, ja myślałem, że ja zdobyłem to, co? To jest tak, co jest mi potrzebne. Ale gdzie ja mogę to znaleźć? Bo tu jest ta skrzynka, jest... To jest za ciężkie. Ty do mnie pomożesz może? No nie, no kurde, znowu te... Jezu, ile jest tych wilków w tym lesie, przepraszam. Może przyczekamy do dnia, przepraszam, co? Dobry pomysł moim zdaniem. Ło. No. Troszeczkę strzał sobie odzyskamy. Jeszcze więcej trzeba znaleźć. Ich Another shrine. Okej. Who are they worshipping? Ciekawe co tu jest. Okej. Women is such a drama queen. I can't believe the hissy fit he threw during the filler shoot. I mean, this is his job, right? It's not like he's offering anything to the actual research part of this expedition. Once we find Yamatai and the cameras are rolling, he'll calm down. He might be a total pain in the ass, but he knows how to work a scene. I just need to do my job and keep my cool. Lara doesn't know it, but I've been shooting footage of her too. I really want to make sure she gets the credit she deserves. And besides, she looks great on film. I think she's a natural. That's probably gonna drive Whitman out of his mind with jealousy. But by the time he finds out, we'll be enjoying the premiere in Telluride. Cały czas znajdujemy dokumenty od tej Sam chyba, z tego co wiem, jak ona się nazywa. Można to podpalić. A co nam da podpalenie tego? Sprawdźmy, czy nam da cokolwiek. Tak, dał nam kolejną beczuczkę. Okej, już mogę, mogę zrobić sobie lepszą... No wiecie, lepsze narzędzie do otwierania. No bez jaj, no. Wow! Weźcie, może się tak troszeczkę odczepicie? Nie uważacie, że to byłby dobry pomysł? Ja chcę strzelać do nich. This guy is... dead. Jezus, Lara! Ty proszę nie rób mi jeszcze raz takich scen, naprawdę. Wnerwiłeś mnie. Ten ma ewidentnie wściekliznę. Bo był bardzo agresywny. Okej. Okay. Wypatroszeni. Można lecieć dalej. Wiesz, że mogłem sobie czekać, a nie... Najpierw będę musiał... Bo już mam ponoć wszystkie części potrzebne, tak? To... No, sama się zgasiła. Na to też nie mam. Czekajcie, to po co ja te części zebrałem? Znajdź obóz i ulepsz czekan. A to w tym obozie mam go ulepszyć? Sprzęt.
No, możemy ulepszyć sprzęt. Okej, mamy nasz czekan. Można go ulepszyć. Okej, umocnienie. Czyli, o, o, patrzcie, jaki teraz metalowy tutaj mamy czekan już. Sprzęt i ulepszenia. To mi się podoba. Umiejętności i sprzęt. W umiejętnościach, czekajcie, też mam jeszcze jedną rzecz. Zaraz sobie zobaczymy, co jest w umiejętnościach. W umiejętnościach będziemy mieli łowy ulczacie. To jest to, co możemy robić. Instynkt łowcy, szukanie, sztukę przetrwania. Czekajcie, co to jest. To się by nam przydało, więcej PD, bo to jest zawsze ważne. Więcej expa, wtedy będziemy mogli szybciej takie expa sobie jeszcze farmić. No tak, tak. Let's do this, doctor. Lara. Lara już jest. Coś nagle zbyt łatwo się to kręci, chciałem powiedzieć, kurde, jak naprawdę koło. Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. We shouldn't discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. You sound like my father. It could be one hell of a story, Lara. Not if we don't live to tell it. Czemu mam wrażenie, że ten typ, co idzie w tym momencie przed nami, jeszcze się okaże jakimś wariatem i będziemy musieli z nim, mieć z nim problemy. It is Himiko. But look, the bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Lara. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine. Come. Quickly, your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. They can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. Just go along with them, Lara. Do whatever they say. Daj mi na pistolet. Idi. Poszła. Who are you people? What do you want with us? Lara! If you're in trouble, kill them. Don't hurt them, please. I said, silence, bro. A ty wiet, хороший. Да, напоминаешь мою сестру. Mamy do czynienia z znerwionymi Rosjaninami, szczerze. Chowanie się. Chowa się za niskimi obiektami. No czemu ja jej... Aha. I myślałem, że ja mogę mu coś zrobić, ale nie, nie mogę mu nic zrobić. No, myślałem, że na tym będzie polegało to, ale ja miałam po prostu uciec stąd. Tam jest palące się. No przecież oni zaraz się odwrócą i mnie zobaczą. To jest typ. Ja naprawdę nie wiedziałam, że to jest typ. Dobra, to jest powalone.
Naprawdę. Inaczej trzeba to zrobić. Może w inną stronę trzeba uciekać, bo tam jest tyle ludzi, że biegnięcie tamtędy jest totalnie bezcelowe. Tutaj mamy też kolejnego nieprzyjemniaczka, który obserwuje teren. Uciekamy. Jak oni mnie zauważyli? Dobra, to jest naprawdę dziwne. Ja się chowam za tym, chyba że to ten z tyłu mnie zauważył. No ale kurde, co on tu robi przecież? Czyli co, to się zmienia? No odwróć tą latarkę. Don't move, please, guys. Get out! Boże. Agresywny typ. Da się tędy wydostać? Nie, tędy się nie da wydostać w ten sposób. To jest już ryzyk fizyk, czy ktoś tu będzie. Ktoś tu jest. Paru uczników tu mamy. Nie odwraca się teraz. Okej. Okay. Lubię się grać jak priatki, Maliszka. Tu majesz udać stas pastus. No one escapes. Out! Wyleżaj! No trać mojego wrymia! I always find No, byłem klikać F, żeby się bronić. I jakoś to specjalnie nie dało żadnych rezultatów. A na to, że była paraliczna. Headshot. No co, zabiłaś jakiegoś frajera i co? Płaczesz, bo co? O tyle wilków zabiłaś, biedny. Taki typ to jest mniej warty od jednego wilka, serio. Jezus. XD się mówi w takich sytuacjach. Kto się pali, to lepiej nie wnikać do płonącego domu, bo samemu się spali. Jest, nie mam ani strzała, ani amunicji, więc całe ammo zostało zżyte podczas fajta z naszym przyjacielem, nieprzyjacielem. Wiem, że często tego używam, no ale jednak... Hmm.
Teraz... poradnik, jak używać broni. Dobra, tego już... ten się już schował, to tego akurat będzie łatwo jeszcze w miarę rozwalić. Totalnie martwy, czy jeszcze żyje? Chyba totalnie, wiecie. Podniosłem trochę rzeczy. Mamy strzały. Mamy 8 naboi. Czy 8 tych. Można to przeładować? Nie. Jednak w tej grze nie działa coś takiego jak przeładowywanie. To się pali, więc to jest jedyna droga. Może lepiej najpierw poużywać sobie troszeczkę pistoletu, bo jest to... no wiecie, jednostrzałowa broń. F, aby kopnąć. Wykopaj to, wykopaj, wykopaj. I nie, Lara, ty głupia, Boże. Dobra, never mind. Myślałem, że tędy się da zajść. Użyj 1, 2, 3, 4, by zmienić broń na 10, dobra. Tak działa. Amunicja do pistoletu, jak najbardziej, bardzo się przyda. Czekajcie, bo tu jest ogień. Ognie nie lubimy. Na ten, na blisko to może lepiej pistolet będzie, bo chyba szybciej można z niego wystrzelić, tak. Stawiam. Ile maksymalnie amunicji można mieć w pistolecie? Dobra, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc to ja może tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ nasza biedna Lara nie ma bladego pojęcia, co aktualnie ma robić. Słuchajcie, do następnego filmu, widzimy się już za 2 tygodnie tutaj z Tomb Raiderem oczywiście, więc łapając się w ogóle, mam nadzieję, że już zostawiona. Jeżeli byłeś nowy i nie subskrybowałeś kanału, to subskrypcja również, mam nadzieję, że zaraz będzie zostawiona. No jak się dowiem, co mam zrobić, to następny odcinek będzie. Nie przyjmujcie się za 2 tygodnie jak najbardziej, bo aktualnie nigdzie się udać nie mogę. Tam nie doskoczę, jak tu pójdę, to zginę. Według mapy mam odpierać ataki mieszkańców wyspy, którzy nie nadchodzą, więc... no zobaczy się! Dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!